Wszyscy boimy się śmierci, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, czy istnieje jakieś życie po śmierci. I właśnie na tym lęku bazuje film Odkrycie. You proved the existence of an afterlife. W filmie podążamy za Willem, który jest synem naukowca, który odkrył, że istnieje życie po śmierci. Tylko że Will, w przeciwieństwie do swojego ojca, którego gra Robert Redford, jest sceptyczny wobec jego odkrycia. I on podróżuje na wyspę, na której się na swój sposób zaszył tenże doktor i tam stworzył taką enklawę naukowców, gdzie prowadzą jeszcze więcej badań, a po drodze Will poznaje Ailę. Ailę, którą gra Rooney Mara. No i oni zaczynają wchodzić w pewną interakcję, zaczyna się rodzić uczucie, może to za dużo powiedziane. No i to potem prowadzi do pewnych, na swój sposób, reperkusji. Jest to film, który nie pokazuje samego momentu odkrycia, że istnieje faktyczne życie po śmierci, tylko jest to film, który opowiada o reperkusjach społecznych, czyli o tym, jakie zmiany społeczne nastąpiły w wyniku tego odkrycia. Dlatego po części jest to trochę podobny film do serialu Pozostawieni. Tam też położony był duży nacisk na to, jakie faktyczne były zmiany społeczne po tym głównym wydarzeniu, o którym opowiadał serial. Tylko że on opowiadał o tym wydarzeniu w znacznie szerszym kontekście. A tutaj w tym filmie ten szerszy kontekst jest zmniejszony do bardzo kameralnej sytuacji. Bardzo chciałbym zobaczyć, jakie zmiany społeczne występowały na całym świecie. Na przykład jak Kościół podszedł do tego, że odkryto życie na śmierci, jak politycy, jak celebryci, jak przeciętni ludzie. I to jest dosyć specyficznie ograne, ponieważ po prostu jest powiedziane kilka razy, że ludzie zaczęli masowo popełniać samobójstwa, co na swój sposób jest fascynujące, tylko że po prostu chciałoby się zobaczyć szerszy kontekst. Z drugiej strony, im dłużej się ogląda ten film, tym jednak się rozumie, że ten film nie do końca trochę o tym opowiada. Tutaj już za bardzo nie mogę wiele mówić, bo to by było na wejście na pole, no, spoilerów, nazwijmy to. Odkrycie tak naprawdę opowiada o odarciu całej istoty śmierci z takiego mistycyzmu, z tajemniczości. I to jest fascynujące, bo nagle się okazuje, że granica pomiędzy życiem a śmiercią, która już do tej pory i tak była na swój sposób cienka, nagle po prostu przestaje istnieć. To znaczy, ludzi po prostu nic nie hamuje przed tym, aby zacząć popełniać samobójstwo. I to jest właśnie jeden z tych filmów, który opowiada o tym, jak wiara spotyka się z nauką. Jest to film, który jest poprowadzony w takim stylu trochę indie, autorskiego kina. Bo też nie jest to film, który ma wyraźną fabułę. To znaczy, jest to film, który dla pewnych osób może się wydać, że on się ciągnie. Trzeba się wykazać pewną cierpliwością, ponieważ ten film tak naprawdę zaczyna się gdzieś od połowy. To znaczy, ta fabuła faktycznie nabiera tempa i po prostu trzeba mu dać szansę. Rzeczywistość w tym filmie wykreowana jest na taką chłodną, na taką dramatyczną. Do tego też warto dołożyć muzykę, która w tym filmie jest... trochę naśladuje taką muzykę jak z thrillerów Finchera. I ten film jest trochę dramatem, trochę jest historią o rodzącym się uczuciu, trochę opowiada o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Akcenty emocjonalne w tym filmie są rozłożone w bardzo specyficzny sposób, ale to nie przeszkadza temu filmowi, aby wciąż być na swój sposób zabawny, ponieważ w tym filmie jest naprawdę wiele czarnego humoru, który przede wszystkim objawia się po prostu w elokwentnych dialogach, które są świetnie napisane i też są po prostu dobrze zagrane przez głównych bohaterów. W filmie też jest niezwykle mocna obsada aktorska, ponieważ występuje tutaj Jason Segel, Robert Redford, Rooney Mara i Riley Kauf, którą ostatnio mogliście zobaczyć w American Honey. I to są wszyscy tacy aktorzy, którzy, poza Robertem Redfordem oczywiście, którzy w znacznej większości zawsze zasilali szeregi drugiego planu w kinie bardziej mainstreamowym, a tutaj jakby dostali fajne, pełnoprawne role, które zostały dobrze rozpisane, więc po prostu ich poczynania na ekranie ogląda się dobrze. Zastanawiałem się też, do jakich filmów można przyrównać Odkrycie i przyszła mi na myśl Ostatnia miłość na Ziemi, Druga Ziemia,
A jak zaczniecie tak naprawdę bardziej myśleć o tym filmie, to Incepcja i Wyspa Tajemnic, ponieważ Odkrycie jest takim filmem, który koniecznie trzeba obejrzeć naprawdę drugi raz. I wykorzystajcie to, że ten film jest dostępny w waszym komputerze, ponieważ jest na Netflixie i obejrzyjcie jeszcze raz, ponieważ ten film nie jest taki, jak się wydaje. W tym filmie rzeczywistość miesza się z fantazją. I naprawdę jakby odkrycie tego, o czym naprawdę opowiada ten film, jest też na swój sposób ciekawą przygodą. Odkrycie to bardzo złożony film, który przede wszystkim opowiada o fajnym i ciekawym temacie, jakim jest oswajanie śmierci i pokazuje, co by było, gdyby. I jest to taki film, który mobilizuje do myślenia, a takich filmów jednak jest niewiele, więc naprawdę wykorzystajcie szansę, że możecie go obejrzeć na komputerze legalnie na Netflixie i obejrzyjcie go co najmniej dwa razy, a ode mnie 7 na 10. I bądźcie światłoczuli.